Myślę, że w dyskusji Twoja nienawiśnie Anwała, tym bardziej, że teraz w jest odsłonie doktor Renaty Czyż, którą bardzo prosimy, polonistki, ale myślę, również doktor nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwa, autor wielu publikacji. Natomiast dziś doktor Renata Czyż wystąpi z referatem w poszukiwaniu inspiracji Biblioteka Artysty Jana Pawła. Tak, szanowni Państwo, witam serdecznie. Będzie mnie słychać? Będzie. Chciałam, kontynuując wątek Jana Wałacha, powiedzieć coś o jego księgozbiorze. Księgozbiorze, który nigdy dotąd nie był bliżej badany, a ma ogromny związek z jego twórczością i myślę, że warto kilka słów mu poświęcić. Na wstępie należy stwierdzić, że ta biblioteka składa się z dwóch części. Po pierwsze, jest to część religijna, po drugie, jest to część artystyczna, powiedzmy fachowa w tym przypadku. I o ile ta część religijna prezentuje religijność katolicką Śląska Cieszyńskiego, to część artystyczna znowu rozpada się jakby na dwie takie mniejsze części, mianowicie jest to właśnie poszukiwanie inspiracji pośród różnych publikacji dla swojej twórczości artystycznej, dla swojego ducha. I oczywiście jest także kwestia dokumentowania własnego dorobku. O Wałachu tutaj już kilka słów padło, więc skupię się na księgozbiorze. Dotąd mało kto w ogóle zajmował się tym księgozbiorem, ponieważ skupienie badaczy było na twórczości artystycznej. Natomiast księgozbiór jest wielojęzyczny i taka wstępna kwerenda w nim ujawniła dzieła w języku polskim, francuskim, niemieckim i czeskim. I te dzieła dokumentują jego drogę życiową, zarówno tą artystyczną, jak i tego życia prywatnego. Na bibliotekę składa się około 330 pozycji, w których to pozycjach są zawarte i książki, i almanachy, i kalendarze, i pojedyncze numery czasopism. Główny trzon księgozbioru pochodzi z lat 1899-1961. Chociaż są oczywiście także starsze egzemplarze, przede wszystkim te związane z częścią religijną, śpiewnik kościelny, książeczka modlitewna, czyli kancjonałek wydany u Weizingera w Cieszynie. Są to zapewne dary dla młodego ucznia, który, jak wiemy, pochodził z góralskiej rodziny i którego na pewno nie było stać od razu na książki. Sam zaczął kolekcjonować książki około 1908 roku, kiedy stypendium pozwoliło mu właśnie wyjechać do Paryża i zaczął nabywać różne pozycje. Do tych najstarszych należą także pozycje, które związane są z religią, to dzieło świętego Bonaventury, generała zakonu franciszkanów. Kolejne najstarsze to na przykład książki o Loreto, związane z kapucynami z Krakowa, ale także żywoty świętych w wydaniu oczywiście Skargi, które to 12 tomów widać było, że były pilnie używane. Jeśli chodzi o tą część religijną, to trzeba zaznaczyć, że po pierwsze fascynowała tutaj Wałacha przede wszystkim postać Chrystusa. Serce Chrystusowe i męka na krzyżu. I bardzo dziękuję pani Ewie, która tutaj już całą ikonografię pokazała. W związku z tym ja mogę się skupić na książkach. Jeśli chodzi o biblijne źródła, to trzeba powiedzieć o Biblii w przekładzie Jakuba Wójka 1935 roku, ale także o francuskiej wersji czterech Ewangelii, z których korzystał, i oczywiście innych pozycjach, które związane były przede wszystkim
z odczytaniem franciszkańskim. I tutaj zwracam uwagę, że ten zarówno chrystologiczny, jak i maryjny, do którego zaraz powiem, rys pobożności Wałacha jako artysty związany jest właśnie z pobożnością, duchowością franciszkańską. Tu widać to na kalendarzach, chociażby skupienie na sercu Jezusowym, na większej też publikacje związane z tym zbiorem francuskim dotyczą Matki Boskiej, które to książki, pozycje głównie religijne powiązane są z różnymi wizerunkami Matki Boskiej, głównie z La Salette, z Lourdes i z innych miejsc. Te francuskie lektury, nie wszystkie wydaje się, że przywiózł ze studiów, ale część otrzymał nieco później od rodziny, która zamieszkała we Francji. Specjalnie tutaj ten zbiór uzupełniłam o wycinek z ilustrowanej encyklopedii katolickiej, która właśnie pokazywała różne przedstawienia Matki Boskiej i Marii Panny, bo to były dwa osobne zeszyty. I widać, że te wizerunki tutaj inspirowały artystę do przedstawiania własnych prac. Także druki typowo pobożnościowe, o objawieniach w Fatimie, o koronacji obrazu w Stanisławowie i wiele innych, także tych francuskich. Tą ikonografię, która jest zgromadzona w księgozbiorze, można niekiedy bardzo ładnie dopasować do dzieł autorstwa Jana Wałacha. I tak jak wspomniałam, obie te postacie Chrystusa i Marii są naznaczone tą franciszkańską pobożnością i jest to święty, który najczęściej jest tutaj obecny w księgozbiorze. I trzeba powiedzieć, że te przedstawienia świętego Franciszka są bardzo różne. Przede wszystkim pojawia się tutaj wątek domku nazaretańskiego, czyli Loreto, ale jest także w księgozbiorze artysty biografia Franciszka autorstwa Porębowicza. Są kwiatki świętego Franciszka w przekładzie Staffa oraz francuskie almanachy, kalendarze, także te rocznicowe. Wydaje się, że ta pobożność franciszkańska i w ogóle trzeci zakon świecki świętego Franciszka był bardzo bliski Wałachowi już na etapie nauki szkolnej w Zakopanem i w Krakowie. Z tego okresu właśnie pochodzą te wydawnictwa pierwsze związane z tą pobożnością. Oczywiście bardzo dużo pozycji książkowych reprezentuje żywoty świętych i to w bardzo różnym opracowaniu. Oprócz klasycznego skargi są też niemieckie legendy o świętych, żywoty świętych. Są w opracowaniu różnych osób, księdza Gładysza, księdza Kozakowskiego, Anny Zachorskiej, wydane w Potulicach, a więc bardzo różne zbiory o świętych, niektóre ilustrowane, z których widać, że artysta korzystał. Bardzo bliskie mu były też postacie świętych związanych z regionem. Tutaj Machior Grodziecki i Jan Sarkarder. Ale w ogóle święci związani z wielką rodziną franciszkańską, tak i Śląskiem jako takim. Ta pieśń na cześć Barbary to jest egzemplarz jakiś unikatowy. Nie udało mi się odnaleźć odpowiednika w bibliotekach ogólnopolskich, akurat tego wydania. Są też Albertyni, tak, jest Jan Bosko, a więc te zakony związane ze świętym Franciszkiem są bardzo mocno tutaj reprezentowane w księgozbiorze Jana Wałacha. Jeśli chodzi o część artystyczną, należałoby powiedzieć, że spośród wielu bardzo zróżnicowanych tutaj
uwagę zwraca dominacja dzieł na temat sztuki gotyckiej i renesansowej, wczesnorenesansowej. Widać, że artysta śledził także polskie wystawy z sztuki gotyckiej, o czym świadczy ta polska sztuka gotycka z 1935 roku, ale także inne wydawnictwa. Szczególnie pasjonował go Dürer, który jako mistrz drzeworytu, przypuszczam, został delikatnie podsunięty przez Jerzego Warchałowskiego, mecenasa artysty. I tutaj w księgozbiorze znalazły się aż trzy pozycje na temat Albrechta Dürera. Były także, jak to w księgozbiorze artysty, przeglądy różnych prac, głównie takie małe monografie francuskie z popularnych serii wydawniczych, które gromadził, i oczywiście katalogi muzealne, między innymi z Ermitażu i z Louvru. Skupiał się Jan Wałach głównie na sztuce Europy, ale to nie znaczy, że nie znał trendów i sztuki światowej. Przede wszystkim zwracałam już kiedyś uwagę na legendę o życiu Buddy. I ten obrazek, który już tu pani Ewa prezentowała, to myślę, że też jest pewnego rodzaju inspiracja tą pozycją. I znał też sztukę Dalekiego Wschodu, pejzaż japoński nie był mu obcy. Także takie wydawnictwa gromadził w swojej bibliotece. Oprócz tego fascynowała go na pewno twórczość Vincenta van Gogha, którego dwie chłopki kopiące torf kojarzą się natychmiast z wałachowymi orkami i wykopkami, takimi bardzo mrocznymi i ciemnymi, jeśli chodzi o odbiór plastyczny. Niezwykle ciekawe są proweniencje książek Jana Wałacha. One nie wszystkie należały do niego, chociaż swoje książki podpisywał imieniem, nazwiskiem i często też numerem domów i stepna numer, ale niektóre książki ewidentnie należały do kogoś innego i zostały mu albo podarowane, albo wypożyczone. Tutaj jeszcze o fascynacji Van Goghiem i wspominała też pani Ewa o Latyniku, pułkowniku, dowódcy z I wojny światowej. Tutaj dość taka kontrowersyjna książeczka z jego podpisem i dedykację od Jerzego Warchałowskiego, który kilka książek Wałachowi na pewno pożyczył, bo są na nich jego podpisy własnościowe. Natomiast te z dedykacjami to są prezenty od mecenasa dla artysty, głównie książki jego własnego autorstwa, czyli monografie o nim samym, czyli o Janie Wałachu, o Janie Szczepkowskim, snycerzu i rzeźbiarzu, o Zofii Stryjeńskiej, i te egzemplarze właśnie dokumentują przyjaźń, która połączyła Wałacha i Warchałowskiego, o której książkę napisał całą dr Michał Kawuluk, więc tutaj nie odważę się nic więcej powiedzieć. Powiem tylko, że ta przyjaźń była bardzo mocna, bo po śmierci mecenasa Jan Wałach wpisał wiersz własnego autorstwa pod tytułem Ból, to jest to zdjęcie po lewej stronie, z państwa strony, który jakby odzwierciedla tą stratę, którą poniósł artysta po śmierci przyjaciela. Część książek Wałacha właśnie nosi dedykację od osób, które spotkał na swojej drodze życiowej i artystycznej. I na przykład jedną z ciekawszych pozycji, ale to o tym za chwilę, jest dedykacja od kolegi. Brzmi ona dokładnie tak, a wpisana jest na egzemplarzu Śmierci Fauna, wydanej w Krakowie w 1907 roku. Drogiemu koledze Janowi Wałachowi na pamiątkę Tytus Czyżewski. Studiowali razem u Mehofera i spotkali się w Paryżu, bo ta dedykacja została wpisana w Paryżu 18 czerwca 1909 roku. Inna dedykacja pochodziła od, nie wiem czy teraz przeskoczyłam, tak, od Józefa Tora, autora podręcznika do rysunku, do
nauki rysunku, podręcznik wydany w Mysłowicach w 1931 roku i właśnie od Jana Bukowskiego, który szatę graficzną wydawnictwa wydanego zresztą przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Bogu Rodzicy, całą tą szatę graficzną projektował i również wpisał wielce szanownemu panu Janowi Wałachowi. Jan Bukowski, Kraków, 16 marca 1911 roku. Najciekawszą dedykacją z punktu widzenia duchowości alternatywnej, bo o tej także mówimy tutaj, jest ta książeczka, która pojawia się także w różnych seriach wydawniczych związanych z duchowością alternatywną. Autorem jest Janusz Miłowita Lubrz. Dobrze to czytam, Lubrza, bo ten tomik jest chyba jedynym jego dziełem, Więź Światów z 1934 roku i został podarowany Wałachowi na pamiątkę wieczoru spędzonego w Istebnej w 1931 roku. W tym samym roku wysłał także, w 1934 roku, w tym samym roku wysłał też swoje wiersze do Lotosu, do redakcji, do Jana Hadyny i Lotos opublikował jeden z tych wierszy. Darczyńcą, jeśli chodzi o książki, był także dla Jana Wałacha ksiądz Józef Poloński z Raby Wyżnej, ksiądz prałat i proboszcz, który często gościł Jana Wałacha, który gościł właśnie w Rabie Wyżnej ze względów rodzinnych, co wiem dzięki kwerendzie pana doktora Michała Kawuloka. Ksiądz Poloński bardzo się zaprzyjaźnił z Janem Wałachem i na kilkunastu książkach przez niego podarowanych widnieją bardzo miłe, ciepłe dedykacje związane czy to z życzeniami imieninowymi, urodzinowymi, świętami. Są to druki nie tylko religijne, ale także literatura piękna wydawana przez Pax w latach 50. XX wieku, bo tak poza tym to literatury pięknej bardzo mało jest w tym księgozbiorze. To są głównie książki religijne i książki artystyczne. Oczywiście są też dedykacje związane z zamówieniami, to jeszcze dedykacja od księdza Polońskiego, z zamówieniami artystycznymi i sam Jan Wałach też kupował książki. O naśladowaniu Chrystusa kupił dla żony Teresy. Sam otrzymywał od różnych duchownych właśnie książki, najczęściej dotyczące Chrystusa. I książki związane z zamówieniami artystycznymi, to właśnie zaprezentowane tutaj pamiątka z Sałajki, lokalne centrum pielgrzymkowe i pieśni nabożne Sikory z Jabłonkowa, a więc druki jak najbardziej związane z pobożnością katolicką, ale miejscową. Syn Sikory zamówił portret u Jana Wałacha swojego ojca i żeby go duchowo przybliżyć artyście, przesłał właśnie jego pracę i to, w co się angażował. Jeśli chodzi o inne książki, to nie wiem, ile mam czasu. Nie widzę, nic nie widzę, ale dwie minuty. Dobrze, to bardzo skrótowo powiem, że z tych lokalnych wydawnictw Jan Wałach w swoim księgozbiorze zgromadził szereg pozycji wydawanych przez dziedzictwo błogosławionego Jana Sarkandra i miał w swojej bibliotece nie tylko śpiewniki, kancjonały, ale także kalendarze, biografie, książki wydawane przez najlepszych kaznodziejów katolickich, duchownych katolickich w tym czasie. Tutaj także bliskie zainteresowania księdza Emanuela Grima, proboszcza w Istebnej, który pisał też o Stalmachu, ale także ksiądz Tomanek czy Ludwik Wrzoł. To są postacie wybitne, jeśli chodzi o pobożność katolicką w tym okresie i też trochę polemik z protestantami, które dziedzictwo wydawało.
I na zakończenie ciekawostka. Właśnie w księgozbiorze jako ostatnie dzieło udało mi się namierzyć dzieło Anny Katarzyny Emmerich, które nie wiem kiedy znalazło się w księgozbiorze Wałacha. I również, co mnie zaskoczyło, w teczce z papierami, to jeszcze odniesienia, prawda, te wszystkie wątki, które w tych książkach się pojawiają, mają odzwierciedlenie w twórczości. Dzięki pani Ewie nie muszę tego pokazywać, ale takie przykładowe o sercu Jezusowym, o męce na krzyżu, o pasji, to wszystko znalazło tutaj, co się znajduje w księgozbiorze, znalazło odzwierciedlenie w twórczości Jana Wałacha. I ta niespodzianka na koniec, czyli w papierach rękopiśmiennych, jest przepowiednia Stęgo Boży, przepisana odręcznie z ilustrowanego kuriera codziennego. Podsumowując to wszystko, chciałam powiedzieć, że Biblioteka Artysty Jana Wałacha jest typowa dla Śląska Cieszyńskiego. Ona jest religijno-fachowa. To też profesor Zbigniew Pasek w stosunku do księgozbiorów protestanckich opisywał, że one się składają z kancjonałów, postylni modlitewników, po czym książki następują fachowe, dotyczące tego, kto się czym zajmuje. Czyli albo jest to chów bydła, albo jest to obróbka drewna, albo jest to... Tu jest tak samo, tylko że tu mamy przykład artysty, który ma księgozbiór fachowy, nawet by trzeba było powiedzieć, że godny muzealnego, który pomagał mu w pracy. I widać z tego księgozbioru, że nie tylko wiedział o duchowości alternatywnej na Śląsku Cieszyńskim, miał kontakty z przedstawicielami, ale też wiedział, że jest to duchowość niebezpieczna z punktu widzenia katolickiego. Miał w swoim księgozbiorze gazetkę katolicką, która ostrzegała przed czytaniem odrodzenia. W związku z tym znał i miał kontakt z takimi osobami. Dziękuję bardzo.